Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie prezentacja gospodarek. Dzisiaj ze mną Paulik. Tak, jestem. Wrócił do żywych. Oraz pan Brianek. Siema, siema. Siema, siema, 3-2-0. Dobra, tu mamy naszą chałupę piękną. I kwiatka. Mamy kwiatki, likwidy. I tutaj gramy farminga, montujemy tu wszystko dla was. O, wyłazić, moje dzieci kochane. O, tu mamy już choinki na święta przygotowane. To jest tradycja tej serii, tego nie można nawet ruszać. Tutaj mamy już nasz... Esman, opowiada, co to jest. To jest pick-up 2014 rocznik, tutaj nawóz załadowany. Reżyczek jak by nam zabrakło na polu, przygotowany w 100%. Jest gotowy do wszystkiego. Tu jest już na świąteczne strojki mamy, tutaj już choinka, bałwanek, który się świeci. Pierniczki. No pierniczki. Takie miejsce, gdzie nasze żonki robią pierniczki, tu panele słoneczne. Tutaj mamy taki wypoczynkowy miejsce. Tutaj jemy kolację jak w wakacje. Tu mamy jacuzzi. Tu mamy pimpka naszego i bałwana. Kerscher. Dobra. Tu mamy taką wiatę, gdzie stoją różne sprzęty, czyli taki paszowóz. Co to jest, państwo moi? Nie. Co to jest? To? No, zapomniałem. Cysterna na... No, czy tu mamy głębosz. Tu mamy... No, tu mamy stura, stola. Idziemy dalej. Tu header do kombajnów. Tu kiszonka. Tu bałwan. Ja to drzewie zapomniałeś. Powiedziałem o wszystkich drzewach. Tu mamy pastwisko na 2000 sztuk krów. Mamy na razie 60. 6 bodajże. Tu jest fajna to było? Miotła. Tu mamy wózki Prima Sort i wchodzimy do pierwszych wiat. Od której? Od tej. Tu jest tak. Header do kukurydzy. Tu jest tak, albo wejdę z przodu. Tu jest kombajn do zboża jelonek, John Deere piękny. Prima Sort już długo u nas. Tutaj jest Roster Mash kombajn też długo u nas i nowy nabytek Class. Kombajn, jeszcze nie używany. Idziemy dalej. No, tu już... No, wchodzę, no. Tu tak, breda do wapna, rozsiewacz chorsza i nowy też nabytek gielonek do nawozu i wapna. Też tego roku. Może, nie wiem, chcecie się coś o nim wypowiedzieć, ale co mi na razie dopiero przyjechał kilka dni temu. Tu jest mieszalnik właśnie do naszych krówek, żeby pasze świeżaki robiły. Tu mamy drabinkę. Wchodzimy do tutaj, o tu. Tu tak, ładowarka New Hollanda, trochę brudna, bo pracuje. I tu wielkie traktory. Chłopaki, czemu ty latasz? Potem minutę. Od którego traktorka zaczynamy, chłopaki? Od tego Case'a. To jest Case Magnumka, Prima Sort, bardzo długo. No, też nowy nabytek. Masejek już 4-letni. Tutaj klas. Ten klas już bardzo długo u nas, z kilka, 7 sezonów albo 8, to jest ten nowy klas. Tu jest jedyny jelonek, ale bestia jest. Tu jest najmocniejszy kąt pociągowy, 1000 w Vario. Tu jest 900 i tu jest taki nasz rodzynek, taka ikona serii Fendt 515 Vario. Od początku do końca u nas będzie, prawda chłopaki? Tak, oczywiście. No, wchodzimy do sprzętu, gdzie mamy sprzęt zielonkarski. Tu jest prasa fendowska. Dwie przyczepy samozbierające Lely Strautmann, zgrabiarka Kuhn, przecząsarka Pottingerki i kosiarki z klasa nowe nabytki. Idziemy dalej. Tu mamy wiatr, znaczy no, taką jakby zagospodarowanie, gdzie stoją beczka na wodę, nowa przyczepa do ciężarówki, starsza przyczepa ciężarówki, przyczepa taka przeładowka, nie przeładowca, jak ona się nazywała. Laweta, taka coś w tym stylu. No, laweta. Do przewozu różnych belek, takich dupereli i beczka na kompost, nojówę. I tu stoi na razie jedyna ropa. W planach jest jeszcze jedna oraz przyczepa przodowkowcza. Ale na razie nie ma pieniążków. Idziemy dalej, chłopaki. Tu nasiona, tu silos piękny z pojemnością. Na razie wszystko puste. Tu mamy nasze piękne Prima Sort belki, kostki. Tutaj słyszałem. Tak, to jest suszarnia. I tu rozpoczynamy takie sprzęty, jest troszeczkę no, nasze do ziemi. Dwa siewniki, Amazonka 15, Horse 12,
ziemnik do kukurydzy, który był na odcinku 18 i 9. Dwie talerzówki, 12-metrówka i 16. I taka przyczepka na belki stara. Tutaj jeszcze świąteczna dalej klima. Tu mamy dwie na buraki i ziemniaki. Tu trzy przyczepy. Co to jest? To jest Roll Speed. To jest krampę i to jest też krampę, to jest pod ciężarówkę. Wchodzimy, a tu najpierw. Tu mamy na razie tylko beczkę jedną i rozrzutnik. W planach jeszcze są dwie beczki i jeden rozrzutnik, bo dużo mamy kompostu. Tu najpierw, tu mamy dwie przyczepy do kukurydzy. Przyczepa, która będzie przenoszona na inną gospodarkę. I nowe też przyczepa pod klasę, która będzie ciągana przez nas. Pyma sort chyba, nie? Dobra, jeden z was już może iść do auta, Pauliki już autoszkować, bo pojedziemy na drugą gospę. Tu mamy przyczepę, znaczy, co ja mówię, ciężarówkę mana z naczepą. Tu mamy mana i skanie i jeszcze jedno skanie, ale to jest skania, no, znaczy, no, przemalowana niedawno była, prima sort. Czerwone, najszybsze te trzy. Dobra. I tu mamy jeszcze ul. I taki przytułek, taki nasz. No i tu pola. Chłopaki, wyjechał ktoś już? Wsiadaj, wsiadaj, na trzecią, wsiadaj. Shift Z. No, na trzecią gospodarkę. Najmniej używano przez nas, ale będzie niedługo przez nas ulepszana. O, tu choinki z poprzedniego sezonu. No i jedziemy na naszą trzecią gospodarkę. Tutaj mamy fajne... O, przepisowo trzeba jechać. Pojadę jeszcze raz. Och, o, troszeczkę cię. A, wiatr silny to może zdarza się. Prawda, Paulik? Paulik chyba się przerwę ma. Tutaj są nasze piękne pola, prawda, Brianek? Tak, tak. Uważaj! Zwalnie, bo to. Ja wiem, czerwone szybkie, ale trzeba uważać troszeczkę. To za ten czas dobrze się napić. Paulik, bardzo dobrze jedziesz. No, widać. Stop, stop! Czemu? Nic nie jedzie. No, fajnie, kierunkowskazy, no. No, prima sprawa. O, tu przyczepka na zwierzątka. Dobra, stój. Czekaj, o. W tej chwili w samochodzie poczekam. Tu mamy kurnik. Tu mamy dwa ciągniki i ładowarkę. Mani tu ładowarka, ciągnik sztor oraz case magnum stary. Bardzo długo już u nas. Idziemy dalej. Tu świniarnia, znaczy beczka na wodę. Stacja na wodę jakby. Tu mamy świniarnię, która będzie sprzedawana i przerabiana na innych gospie. Tu będzie postawiony drugi wielki kurnik, prawda, Paulik? I tu mamy talerzówkę 12-metrową i ciemnik 9-metrowy. Tu mamy dwie przyczepki, takie 10-tonówki, prima sort, są harki od początku. Dalsza część belek, znaczy kostek i silos. Taka mała gospodarka, rzadko tu jesteśmy, będzie przerabiana. Paulik? Paulik? Paulik chyba... Ty jak trzymasz fajnie te... skrzynka na narzędzia. Ja jeszcze coś pokażę. O, tu jest piękna manita. Bardzo ładna, długo już u nas jest, prawda, panie Brianku? Tak jest. To bardzo... to wszystko jest używane. Chodź, może zanim jeszcze Paulika nie ma, pokażemy pola. Tutaj, o, tu jest. Nowe teksturki mamy. Nowe, fajne pole. Posiane pszenicą. Paulika jeszcze nie ma. Paulik! Paulik, Paulik. Dobra, to ja może pojadę. Zanim Paulika jeszcze nie ma, to ja teraz chwilę pojadę. Jedziemy na górną gospodarkę. No to trochę pojedziemy. No tam trochę, bo tam jest więcej rzeczy. Dwa przepisowo jechać, to jedziemy. No i... tu są piękne pole. Tu jakiś, nie wiem co to jest, tu jest taki kolega nasz. Henio mieszka. Tutaj nasz Karol Krawczyk i Mariusz Pudzianowski jeżdżą sobie pociągiem.
Tutaj takie nasze malutkie pole pod dokórek specjalne jest Prima Sort. Trzeba je zaszedć jeszcze. Dziś chłopaki będziemy dzisiaj siać. No. Idziemy dalej. Tutaj mamy naszą biogazownię. Nie będziemy pokazywać, bo każdy ją zna. Z oborniczkiem wysypał nam się kiedyś. Tu mamy taśmociągi Prima Sort. Ups, tu jest rondo, trzeba uważać. Wjeżdżamy, jedziemy na górną wyspę. Trzecia wyspa będzie przerabiana z drugą. One będą tutaj migać. Wjeżdżamy tu. Brian, jak może byś coś powiedział? Nie przygotowałem się. To musisz odrobić pracę domową. No, muszę ewidentnie zrobić. No, co wam powiem, no już tu pod samą górę już jest. Fajna rzecz, znaczy w ten, rzeczko, pomyliłem się. Górę, fajnie, Marcin zawsze jeździ. Tu są góry. Fajny klimat. To jest taka chatka, jak ktoś od nich rzeczy, tylko zamykamy. No. Paulik często w niej siedzi. Oj, uważaj, uważaj. No, to się... Sarenki, płyny, jenoty, no, byczki, no krowy też nam uciekałem, biegały tu kiedyś. No, jest później powierzchni... jedziemy na polowanie, no. To się też fajnie. Oj, ktoś ci chyba powiat będzie tracić ten... Chłopie, tu nikt nie jest. Jestem majstrem tej wsi. Wsi, miasta, nie wiem jak to nazwać nawet. Drzewa. Tylko trzeba uważać, by nie spadać z kartu, bo byśmy długo spadali. O, widać naszą gospodarkę. Zwolnij, Halina, zwolnij. No, dobra. Wjechaliśmy na normalne tory. Ja troszeczkę mikrofon muszę oddalić. O, Prima Sort. Żeby to było nas dobrze słuchać. Jak będzie nas słabo słuchać, to przepraszam, ale... O, tu jest nasza druga gospodarka, która... O, wróciłeś? No, powróciłem. No, dobra. Opowiadajcie wy teraz. Wychodźcie i opowiadajcie, bo ja już nagadałem. O, tu mamy też taki, nasi Ukraińcy, którzy pracują tutaj ich żonki nam pierniki robią też. Tu mamy lewarek, paliwo, duperele na no, takie do naprawy. Tu na, na wełnę, takie do przechowywania. Tu mamy nasz samochodzik, starszy, Prima Sort, robotę robi tutaj. Dobra, jedziemy, wychodzimy i prezentujcie. O, właśnie pociąg jedzie, widzicie? No, fajnie. Paulik, prezentuj. No to tutaj jest sprzęt zielonkarski. Tutaj jest kosiarka z Kuna. No, już dużo czasu. No. Tutaj jest kosiarka z Kuna. I no, niedawno kupiliśmy skrabiarka z Felli. Bardzo fajnie sprawuje. Stratman u nas od nowości. 15 sezon i dalej u nas robi. No, tu pierwsza tubeczka taka wielka, u nas już 12 sezon, 11, coś w tym stylu. Puch piątka. U nas Paulik chyba od nowości, co nie? No jakoś tak sądzę chyba nam ciekawe jeszcze. No tutaj on pamięta jeszcze pierwszą gospodarkę, tu rozsiewa do nawozu i wapna, tu siewnik do zboża i talerzówka. Talerzówka jest przeniesiona z dolnej gospy. Siewnik tak samo, bo były za małe. Dobra, idziemy dalej. Tu nasz zestaw do przewozu różnych nasion, wełny, header od kombajnu, tu mamy kompost, taki. Tu mamy Merry Christmas, choinkę taką Prima Sort, tu beczkę. Wspomniałeś? Co? O krówkach. A, tu mamy krówki, trochę ich tu jest. Będą w planach jest sprzedanie tutaj, postawienie nowej obory, obciążniki dwa mamy tutaj, wełnę. Nasze owieczki Prima Sort i dwie przyczepki, trochę brudne, ale pracują. I gwóźdź programu, znaczy gwóźdź tej gospodarki. Boże, kombajn jelonek, mniejszo tamtego. U nas ile, Paulik? No, tak to się od początku, jak jakoś zaczęliśmy, to budziliśmy. No. Ładowarka też prawie od początku, nie wiem, 13, 14 sezon. I tutaj trzy ciągniki. Od najmniejszych zacznijmy, od New Hollanda. New Holland, który był brudny, bo pracuje, był u nas od nowości, został sprzedany, potem go z powrotem kupiliśmy, troszeczkę zamieszania z nim było. Kupiliśmy takiego. No tutaj nasza poczciwa, piękna walterka, też u nas bardzo długo. No i tutaj
Największy B dla tej gospodarki Nihalon T8. Ser jest piękny. Idziemy na tę gospodarkę, bo tu jeszcze troszeczkę jest do pokazania. Pozamykamy już tutaj. Tu mamy Sliro. Co? Przyczepę pokazałem. Tu mamy Sliro, tu mamy rowerek ojca Mateusza. Tu mamy dwie przygody na ściany. Tu mamy zbiory, które będziemy niedługo sprzedawać, bo postawiamy tutaj taką spalarnię jakby. Tutaj mamy pług 6-metrowy w ogrodnota, nowy nabytek. I ta przyczepa z biurami od poprzedniego sezonu u nas. Tutaj nasze dwa fajne pola, fajnie rosną, prima sort. I jeszcze jedziemy jedną rzecz chłopaki pokazać, dajcie. No ale biegną moje kompany. O, jedziemy. Jakie tutaj ciągniki były? No to Paulik wymieniam jakie ciągniki były, nie? Bo Brandon zbyt nie pamięta. No to był tak, John Deere 6M, pamiętasz Paulik? No. Valtra NK. Też był. Mamy Case. The Case, Puma Optum, sprzedaliśmy, wzięliśmy Magnumkę. Massey Ferguson, ten malutki 5700, zmieniony na tego większego. Co tu jeszcze było? Znaczy jeszcze ósemkę wymienialiśmy na nowszy rocznik. Tak, te ósemka na nowszy rocznik. Była 6RK, John Deere zmieniona na nowszy rocznik, znaczy na 8RK. No tu wy właśnie fajnie widzieliście, sorry, że przerywam rzeczkę. Ja tu łowię ryby zawsze. Tu mamy nasze to pole. Jakie jeszcze ciągniki były, bo zapomniałem, żeby nie pomylić się. 6RK. Mówiłem, Fenty została jeszcze taka 900, bo sprzedaliśmy, kupiliśmy nowszą. Co to jeszcze było? T7K New Holland. Dwa case'y wymieniłem, to chyba wszystko, nie? Tu się tu mamy takie. Nasi Ukraińcy tu pracują, bo tutaj tkaninę mamy i produkuje się nam tkanina. Widzicie? Mamy tkaninę. Dajemy tutaj wełnę albo bawełnę. No i chyba to na tyle. A, jeszcze tak pokażemy, pola wszystkie wyglądają. Troszeczkę pól mamy, jeszcze zostało nam kilka do kupienia, ale szybko to pójdzie. Mieliśmy 3 miliony, 1,5 miliona poszło na gospodarkę, reszta poszła na wymianę sprzętu. Siadamy chłopaki, albo nie, pożegnamy się. Dobra. Także na w tym pięknym... O, czekaj, kurde, Karol Krawczyk aż troszeczkę złapałem. W tym pięknym akcencie, w tym pięknym miejscu kończymy naszą prezentację gospodarek. Z nami, ze mną dzisiaj był Paulik. Tak, byłem. Brianek. Byłem. Niestety nie ma czwartego członka, który tutaj z nami gra, czyli Glika, ale w trójkę dajemy się też radę, no. Także do następnego, trzymajcie się. YOLO, elo. Elo.